Witam Was w kolejnym filmiku z naszych wakacji. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, bo zakwitła w końcu róża. A Maja też razem ze mną idzie Wam pokazać. Właściwie zakwitły wszystkie róże, więc Wam je po kolei pokażę. Tu jest taki ciemnoróżowa. A teraz pójdziemy do innych, chodź. Majeczka, chodź. Jest czerwona. Jeszcze co nie, zmuliło wszystko, decha się zrobiło. Teraz wyjęłam taką zabawkę i zobaczę, czy Sonia będzie było w domu, na czy zabawkę szczeka, a zobaczę, czy to będzie chciała się nią bawić, czy nie. Nie, Sonia tam coś ciekawszego widzi. Nie, zobaczcie. W domu już prędzej, a tutaj na wsi dziewczyny mają dużo ciekawszych rzeczy do zrobienia. Nie, jeszcze Sonia się chwilę zastanawia, co to jest. No dlatego, że to jest nierówno i to praktycznie się nie rusza. Sonia jakieś wykazanie zainteresowała. Maja tu przybiegła. I zobaczcie, dzisiaj jest taki trochę bardziej pochmurny dzień, bo ostatnio było cieplej. Dzisiaj jest chłodniej. Ale w sumie dobrze, bo nie ma takiego upału. Dobra, Maja, wchodzimy do domu. Deszcz, czy nie? Ale teraz Wam pokażę wybieg Zuzi. Tu ma miseczkę z wodą. I miseczkę z jedzeniem, tylko że zaraz będzie miała dołożone, bo na razie miała tylko trochę urwane. I zaraz sobie zje. Tutaj po jej wybiegu chodzi jeszcze Maja. I ma kryjówkę. I tu później pewnie będzie więcej trawy, na razie jest ziemia. Wybieg jest dość duży, bo jeszcze z tej strony. Tak wygląda od tej strony. I dzisiaj rozłożyłam namiot, to znaczy ten namiot jest samorozkładający, więc nie musiałam go jakoś rozkładać. I tutaj otworzę go teraz. Piotrek się zerwał. Zobaczymy, może będziemy tu spać.
dzisiaj. Tylko nie wiem, czy pieski będą chciały. Jeszcze tutaj trzeba go otworzyć. O, i tak wygląda w środku. I teraz włożę do niego jeszcze koca. Już namiot powoli przygotowuję. Na razie tam pościeliłam kołdę, no to jest jeszcze kot i dwie poduszki. Co chcesz, Majusia? Zobaczcie, ile jedzenia niosę nam do namiotu. Majczka, też chcesz? Dla ciebie też coś mam. Dla wszystkich coś się znajdzie. Kszczubuty muszę zdjąć. W ogóle Maja tu już ma dwie swoje zabawki. To jest moja poduszka mojej siostry i to jest jakby takie miejsce dla Majki i dla Soni. Poduszka kupa, już w zeszłym roku ją tutaj miałam. I tak, tutaj nam przyniosłam do namiotu ciastka, lejsy, drugie lejsy, ponieważ ja tutaj będę siedzieć z siostrą. No i smaczki psiaków, to są smakołyki Soni, ale myślę, że Sonia się podzieli z Majką, więc będą miały takie tyle przysmaków, oczywiście wiadomo, nie wszystko naraz. No i co, i możemy tutaj już sobie siedzieć. Będziemy tu spać może. Maja, chciałabyś tu spać? Czy niekoniecznie? Może bardziej otworzę to okno w namiocie, albo to sobie otworzę jeszcze. Bo coś jest tutaj za ciemno, widzę. Co Maja, będziemy robić w namiocie? Już chcesz jeść? Może jedzenie to później. Jeszcze Sonię by trzeba zawołać. Jak Maja, podoba ci się tutaj, czy nie? No w ogóle tutaj do tej kieszonki włożyłam ciastka i zabawkę Majki. A Sonia niestety nie chciała do nas przyjść do namiotu. Może później przyjdzie, na razie Sonia nie bardzo. Nie miała ochoty, więc nie chcę jej też zmuszać. A taki mamy widok. A tu chyba nie ma więcej okien. A tu jest jeszcze jakieś okienko, ale to jest chyba takie małe. Więc chyba tak to wygląda. No dobrze, na razie stąd wyjdziemy. Widzieliście, jak ona się przepchała. Na przykład tej Soniczka. Chyba chce wejść do namiotu. Gdzie Maja? No, Sonia też do nas tutaj przyszła. I co? I siedzimy tutaj w namiocie. Tak, ja teraz miałam smaczki. Dlatego Majka tutaj się tak dobija. O, zobaczcie takie. I co, Sonia, to by się tutaj podoba, czy nie? Ty co chcesz? Ty co chcesz? No i tu. Co będziemy teraz robić? Muszę zamknąć te smakołyki, bo Maja po prostu oszalała na punkcie tych smakołyków. Sonia tak w miarę grzecznie siedzi. Nie wiem, czy jej się to podoba, czy nie. Dziewczyny tak nadsłuchują, bo tam jakiś piesek na wsi szczeka. I zobaczcie, Sonia myśli, że to jest wyjście. I chcę wyjść tamtędy. Sonia, wyjście jest po innej stronie. Tędy się nie da wyjść. Muszę otworzyć, bo Sonia chce wyjść z namiotu, więc zaraz jej otworzę. Czekajcie. Poczekaj, Sonia, już. No masz, Soniusia, tu. Masz wyjście. Jak też tu możesz iść? A Maja z kolei położyła się tu na poduszce i chyba ma zamiar spać w namiocie. Jej się to podoba. Bo Sonia, jak widzieliście, tak średnio się podoba. Przyszła na chwilę, ale chciała potem wyjść,
A moja to wejść się spod bał namet. Jakbyście chcieli, żebyśmy nagrały w namecie, to... To raczej z mają, bo widzę, że Sonia to raczej by nie wytrzymała tyle w namecie. A może jednak nie, zobaczcie. Kto tu do nas przyszedł? Sonia, nie możesz się zdecydować. Zobaczmy, czy ją tu widać, czy nie. No tam się nie jest. Czyli przez to okienko jej... Nie wiem, czy wy ją widzicie, czy nie. Zobaczcie, Sonia się tu idzie. Chodzisz? Właśnie zrobiłam taki wianuszek z maków i z chabrów. Zresztą założyłam tutaj Sani, żeby jej zrobić w tym zdjęcie, więc... Oj, tu moja też chce, Mai też zrobię w tym zdjęcie. Więc na naszym Instagramie będziecie mogli zobaczyć te zdjęcia. Poproś. Ja teraz Maja miała sesję zdjęciową w wianuszku. Tylko, że Maja się drapie i zobaczcie, cały ten wianek chyba zepsuje. A jak zresztą robiłam Maji zdjęcia, to Sonia przyszła i zaczęła szczekać. Ale tak to wygląda. Taka Maja będzie chodzić z tymi kwiatami. A tu ich namiot akurat jest. W ogóle to tutaj miałam kwiaty, zobaczcie, i z nich zrobiłam takie coś. Trochę mi pospadało i tu wszędzie leżą płatki maków. Ale Maja chyba aż tak nie przeszkadza, tylko od czasu do czasu. No chodź Maja, chodź. Będziesz taka chodziła teraz. I po drodze będzie Maja robiła ślad, będzie gubiła płatki. No, tak. No ja taka idzie, zobaczcie. Co chcesz? No pięknie wyglądasz, Majeczka. Pięknie tylko w kwiatach wyglądasz cała. W sumie już się ten wianek rozleciał, ale... Ale uważam, że był ładny. Co, na huśtawkę chcesz się pochuśtać? A tutaj idziemy i widać chyba małego dzika. Tylko nie wiem właśnie, czy gdzieś nie będzie jego matka, Locha. Dlatego nie mogę podchodzić. Spróbuję wam zaraz przybliżyć, ale nie wiem, czy coś w ogóle będzie widać, bo tutaj w trawie go widać. Ale cały czas boję się, czy gdzieś nie wyjdzie jego matka. No gdzieś to widzisz, ja do tej pory niego nie widzę. A tu leży? To jest sarenka chyba. Jeju. Nie, to dzik. Sarenka! To nie jest... A wróciliśmy już do spaceru, bo byliśmy na spacerze z pieskami i jak widzieliście po drodze, na spacerze w trawie leżał jakiś zwierzak i my na początku myśleliśmy, że to mały warchlak chyba się mówi, czyli po prostu dziecko dzika, mały dzik. Ponieważ w ogóle tego nie było widać, co to jest, tylko wystawały mu uszka i on tak leżał w trawie, nie było w ogóle widać, co to jest. I bałyśmy się przejść z tego względu, że skoro ten zwierzak tak leżał w trawie i no jakby to był mały dzik i po prostu jego matka byłaby gdzieś w krzakach, a my byśmy przeszły obok niego, no to nie wiadomo, czy by nie wyleciała i nas nie zaatakowała, bo jak, nie wiem, czy też wiecie, ale ja właśnie słyszałam, że dziki tak robią, znaczy maciory tak właśnie robią, nie wiem, czy tak się mówi w ogóle na dziką świnię. No, po prostu dzika świnia tak właśnie robi, że bardzo atakuje, jeżeli chodzi o jej małe. No i obawialiśmy się, że właśnie tak będzie. No i w końcu, kiedy podeszliśmy bliżej, jednak okazało się, że to w ogóle nie była dzika świnia, ani warchlak, nic, tylko właśnie malutka sarenka i to naprawdę taka maleńka. I ona jak nas zobaczyła, to od razu uciekła do lasu, tam w krzaki. Przestraszyła się nas i pewnie tam gdzieś jej mała była, tak myślę, ale nie widziałam jej mamy. Ale ona uciekła, więc w sumie dobrze, no bo my nie widzieliśmy, przechodziliśmy tędy, więc podeszliśmy. I wyszłam
właśnie z domku tutaj przejść z Mają na spacer koło naszego lasku, niedaleko właśnie domku. I no i właśnie słyszałam tą sarenkę, którą wam pokazywałam wtedy przez chwilę. Maja, chodź. Nie idziemy tam. Chodź, Maja. Tu idziemy. I ja myślałam, że ona właśnie gdzieś już pobiegła do swojej mamy. Do sarny. Ale właśnie ją tutaj słyszałam, jak ona piszczała. Tak jakby nocowe, często jakby była sama i tylko było słychać, tak, jak to trochę popiskuje. Tak wtedy zapiszczała, jak się nas wystraszyła. Więc obawiam się, że może być tak, że ona rzeczywiście nie ma mamy. Tylko po prostu albo się gdzieś zgubiła, albo coś się stało jej mamie. Nie wiem, bo teraz mnóstwo właśnie się słyszy o tych zwierzakach, żeby do nich nie dochodzić ani nic. Że one tak naprawdę mają swoje matki i nic im się nie dzieje. Dlatego my oczywiście, wiedząc, że są takie przypadki, że właśnie małe sarenki czy jakieś inne zwierzątka gdzieś nie jest, że ich mamy je zostawiają, czy coś im się dzieje, tylko po prostu na chwilę je zostawiają same, a same idą na przykład zjeść. Więc oczywiście ja w żaden sposób nie dochodziłam nic, tylko wiecie, no, ta sarenka leżała nam po prostu na drodze. Ja w ogóle na początku myślałam, że to dzik. No i jak przechodziliśmy, to dlatego ją widzieliśmy, ale ona potem uciekła. I w sumie nie wiem, dlaczego ona tak długo leżała, bo ona naprawdę dość długi czas najpierw leżała na tej trawie niedaleko w ogóle naszego domu, tak mniej więcej można powiedzieć, no bo tutaj są łąki. I leżała sobie. A muszę tędy chyba przejść. No ale potem poszła właśnie tutaj, gdzie są te drzewa, no i myślałam, że ona gdzieś tam ma swoją mamę może. A teraz to już nie wiem, bo tutaj słyszałam, jak ona popiskuje. No ale nic nie zrobię, no bo nie wiem w sumie, jak jej pomóc, bo może wiecie, może mi się wydaje, że ona się zgubiła, może ona, nie wiem, może nic jej się nie dzieje po prostu. Wyszłabym tu na górę, ale naprawdę są takie krzaki, że nie wiem, czy nawet tu wchodzić. Mnie tylko dziwi, dlaczego ona po prostu tak długo leżała tutaj, bo na tej na trawie po prostu sobie leżała. I my właściwie szliśmy do niej i ona w ogóle na początku nic nie uciekała. Więc to było trochę dziwne, że ona w ogóle, nie wiem, nie boi się nas. Ale wydaje mi się, że właśnie dlatego, że to jest malutka sarenka, naprawdę widzieliście chyba na filmiku, że jest bardzo mała. I no i ona po prostu jeszcze nie wiedziała, że się w ogóle ma bać ludzi. I dopiero jak tak naprawdę blisko doszliśmy, to ona wtedy dopiero uciekła. Więc to znaczy, że chyba jest zdrowa, skoro normalnie wstała. Bo ja myślałam, że może jej się coś stało, może coś z kopytkiem, skoro tak leży. Ale no skoro pobiegła, no to w ogóle na początku to wam mówiłam, ja myślałam, że to jest mały jakiś warchlak, bo nie było widać, tutaj pośród traw było widać tylko uszy i nie widziałam w ogóle, co to za zwierzak, więc bałam się, czy właśnie dzika świnia nie wyjdzie nagle. No ale okazało się, że to sarenka, no i nie wiem w sumie, czy ona jest gdzieś tutaj sama. Ale raczej się nie dowiem, no bo gdzieś tutaj ona ogólnie jest, bo tak jak było słychać takie lekkie popiskiwanie. Ona właśnie w ogóle na nasz widok, jak my tak blisko podeszliśmy, to wtedy się wystraszyła i uciekła i właśnie tak pisknęła. No nic, idę do domu. Jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.